W kolejnym odcinku serii Kryminalne Opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani dalej będziemy się skupiać na pseudokibicowskich grupach przestępczych. W tym celu przeniesiemy się na Podlasie, gdzie przy klubie piłkarskim Jagiellonia Białystok działała rozbudowana kibolska bojówka, która organizowała ustawki, czerpała korzyści z cudzego nierządu czy publicznie popierała faszyzm. Jej lider Tomasz P., pseudonim Dragon, pozował do zdjęć z prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim, brał udział w protestach przeciwko rządom Donalda Tuska, a w ostatnich latach w kontrmanifestacji przeciwko Marszowi Równości, ramię w ramię z działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Białystok. Miasto położone na nizinie północno-podlaskiej, nad niewielką rzeką Białą. Stolica województwa podlaskiego, licząca nieco ponad 296 tysięcy mieszkańców. Od lat Białystok to jeden z głównych ośrodków mniejszości białoruskiej w Polsce. Mieszkają tam również Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy czy Romowie. Prezydent Białegostoku od 2006 roku to Tadeusz Truskolaski. W mieście od 1920 roku, z przerwą przez okres wojny i kilkanaście powojennych lat, działa klub Jagiellonia Białystok. Pierwotnie klub sportowy batalionu zapasowego 42. Pułku Piechoty. To zdobywca Pucharu Polski i Superpucharu Polski, srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Polski, plasujący się na 18. pozycji tabeli wszechczasów ekstraklasy. Od 2007 roku Jagiellonia Białystok nieprzerwanie występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pierwsze, dostępne do dziś w sieci, medialne wzmianki o białostockich pseudokibicach pochodzą z 2005 roku. Choć struktury takie wokół Jagiellonii były obecne wcześniej. Popularny w środowisku portal stadionowi oprawcy.net wskazuje, że przyjęły one nazwę Ultras Jagiellonia Białystok, UJB, i nie weszły z nikim w tak zwane zgody czy układy. Za to grupa ma wiele kos, a więc konfliktów z innymi sobie podobnymi. Mowa m.in. o kibolach Lechii Gdańsk, Arki Gdynia, Krakowi, Legii Warszawa, Wisły Kraków, Śląska Wrocław czy Korony Kielce. Wracając jednak do pierwszej wciąż dostępnej wzmianki medialnej. W grudniu 2005 roku cztery osoby napadły na 19-letniego wówczas Adriana. Pobito go kijami, kilkakrotnie pchnięto też nożem, zmarł w szpitalu. Zbrodnia była efektem porachunków pseudokibicowskich. Napastnicy mieli wywodzić się ze środowiska skinheadów, skonfliktowanych z grupą nazywaną Pretorians, czy też Pretorianami, w której 19-letni Adrian miał dość wysoką pozycję. Jeden z podejrzanych przez lata ukrywał się za granicą. Poszukiwano go listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. W pierwszym procesie o zabójstwo na ławie oskarżonych zasiadły trzy osoby. Główne zarzuty objęły karanego wcześniej, m.in. za udział w pobiciu Adriana Grygorczuka, sąd zezwolił na publikację jego nazwiska i wizerunku, który nie przyznawał się do zabójstwa, a jedynie do udziału w pobiciu. Wówczas skazano go na 15 lat pozbawienia wolności, ale sąd drugiej instancji uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi okręgowemu, aby ten rozważył, czy 20-letni wówczas Grygorczuk nie powinien zostać skazany na 25 lat więzienia. W 2008 roku faktycznie tak się stało. Na jego niekorzyść świadczyło choćby to, że w zakładzie karnym wytatuował sobie m.in. na głowie symbole faszystowskie. Pozostali dwaj uczestnicy zdarzenia z 2005 roku zostali skazani odpowiednio na 13 i 15 lat pozbawienia wolności. Warto dodać, że jeden z nich wystąpił potem w programie Więzienie telewizji Polsat Play. W październiku 2007 roku w nocy blisko 1000 kibiców Jagiellonii Białystok wracało specjalnym pociągiem z odbywającego się dzień wcześniej, 6 października, meczu wyjazdowego z Wisłą Kraków, wygranego przez Wisłę 5-0. W czasie przystanku w Radomiu część z podróżujących okazała się nie tyle kibicami, co kibolami. Obrzucili kamieniami dworcowe budynki, wybijając w nich 5 szyb. Funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczali cały przejazd, natychmiastowo interweniowali,
aby nie doszło do zamieszek. Podobnych sytuacji było więcej. W listopadzie tego samego roku policja miała zatrzymać 5 pseudokibiców Jagiellonii, w tym jednego radnego Białegostoku, którzy wracając pociągiem w grupie około 1300 kibiców z meczu z Legią Warszawa, zatrzymali skład w miejscowości Zielonka i zaatakowali 4 zabezpieczających przejazd policjantów. Doszło do konfrontacji, pojawiły się policyjne posiłki. Padły też strzały ostrzegawcze, na które kibole w odpowiedzi zaczęli rzucać kamieniami. W wyniku tego obrażenia odniosło 2 funkcjonariuszy policji, a 16-letni pseudokibic został niefortunnie postrzelony w udo przez upadającego policjanta. W całym zajściu zniszczono 5 radiowozów, wybito szyby i uszkodzono hamulce awaryjne w pociągu. Klub wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie. Władze sportowej spółki akcyjnej SSA Jagiellonia Białystok stanowczo potępiają skandaliczny wybryk nielicznej grupy pseudokibiców, którzy podczas powrotu z meczu z Legią Warszawa wszczęli bójkę z policją, w wyniku której ucierpieli zarówno kibice, jak i policjanci. Zwrócono jednak uwagę na to, że niektórzy funkcjonariusze policji mieli prowokować kibiców, co spotkało nawet prezesa zarządu sportowej spółki akcyjnej Jagiellonia Białystok, jadącego z Warszawy do domu tym samym pociągiem. W 2011 roku zaczęło się robić głośno o Tomaszu P., pseudonim Dragon, uważanym za nieformalnego przywódcę środowisk pseudokibicowskich Jagiellonii, które to środowiska przejawiały poglądy faszystowskie. To wtedy wraz z grupą kolegów Dragon pojawił się na wiecu piastującego wówczas urząd premiera Donalda Tuska w Korycinie, krzycząc: Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Z drugiej strony Dragon był współzałożycielem i uczestniczył w działaniach Stowarzyszenia Kibicowskiego Dzieci Białegostoku. Angażował się w akcje charytatywne czy inicjatywy społeczne. Również w 2011 roku zbierał podpisy pod apelem w sprawach dotyczących budowy trasy S8, prowadzącej z Warszawy do Białegostoku. Spotkał się wtedy z prezydentem Białegostoku, Tadeuszem Truskolaskim, co zostało uwiecznione na zdjęciach. Wcześniej Tomasz P. wielokrotnie wchodził w konflikty z prawem. Już w 2006 roku na liście zarzutów wobec niego pojawiła się napaść z użyciem broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia. Potem podżeganie do napadu w Ostrowi Mazowieckiej z 2008 roku, gdzie zginął człowiek. Dragona skazano potem za to na 2,5 roku więzienia. W końcu w marcu 2014 roku skazano go na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności za zastraszanie świadków innego napadu, do którego w 2011 roku doszło z użyciem maczet, a jego ofiarą padł Ormianin. Nieco wcześniej, bo w maju 2013 roku, miał dopuścić się podobnych czynów. Tym razem wobec pracowników służby porządkowej na stadionie Jagiellonii, kiedy ci nie chcieli wpuścić jego i jego kompanów na tak zwany łuk, a więc sektor dla najwierniejszych fanów drużyny. Wszystko dlatego, że poza barwami klubowymi Jagiellonii jedna z osób posiadała szalik Legii Warszawa. A na terenie obiektu obowiązywała zasada, że nie wpuszcza się na dany sektor osób, które posiadają barwy klubowe drużyny, której kibicami wcale nie są. Mniej więcej w tym samym czasie w Białymstoku doszło do serii podpaleń mieszkań, które zajmowali obcokrajowcy. Ówczesny minister spraw wewnętrznych, Bartłomiej Sienkiewicz, grzmiał wtedy: idziemy po was, zapowiadając pociągnięcie do odpowiedzialności pseudokibiców Jagiellonii, którzy jawnie popierali faszyzm. Do pierwszych zatrzymań przy wsparciu antyterrorystów doszło w 2014 roku, ale grupa była rozpracowywana już od 2013 roku. Wtedy to do struktur gangu dostało się 2 policyjnych przykrywkowców. Działania niektórych kiboli Jagiellonii wciąż miały niekiedy charakter typowo chuligański. We wrześniu 2014 roku wpadło 2 pseudokibiców, którzy w Łęcznej w czasie zakończonego remisem meczu z tamtejszym Górnikiem mieli napaść pod stadionem na ochroniarza. Podjechali do niego samochodem marki Volvo, uderzyli go i przewrócili, zabierając krótkofalówkę, po czym odjechali. Szybko ich namierzono. Podejrzanymi okazali się 22-letni wówczas Marcin I.
oraz 26-letni Dawid Eś. Obaj usłyszeli zarzuty rozboju. Kwiecień 2015 roku przyniósł kolejną już realizację Centralnego Biura Śledczego Policji i białostockich policjantów, która to doprowadziła do ujęcia 8 osób związanych ze środowiskami kibolskimi Jagiellonii, a także ruchem neonazistowskim, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowanie ustawek w latach 2010-2014 oraz propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści. Na tym etapie w sprawie zarzuty usłyszały już 52 osoby, a 28 z nich przebywało w aresztach. Zapowiadano dalsze zatrzymania. Rzeczywiście, początek 2016 roku to kolejne działania wymierzone w podejrzanych o udział w strukturach pseudokibicowskich Jagiellonii Białystok i ruchu neonazistowskim. Wtedy to funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 osób, którym przedstawiono potem zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych oraz podpalenia samochodu na tle rasistowskim z 2011 roku. Wówczas w śledztwie prowadzonym wobec kiboli Jagiellonii występowało już 64 podejrzanych, którym przypisano łącznie 212 zarzutów. Lista zarzutów była długa. Obejmowała m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, udział w grupie przestępczej wobec 53 osób, czerpanie korzyści z cudzego nierządu, propagowanie faszyzmu i nienawiści na tle narodowościowym oraz etnicznym, nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji, udział w ustawkach z pseudokibicami innych klubów piłkarskich, a także rozboje. 27 osób pozostawało tymczasowo aresztowanych. Do maja zarzuty przedstawiono ponad setce białostockich pseudokibiców, z których wielu opowiadało się za faszyzmem. Przejawiało się to m.in. w ich codziennym zachowaniu. Hajlowali, tatuowali sobie kojarzące się z faszyzmem symbole, pewnego razu przygotowali nawet tort ze swastyką. Prokuratura uważała, że całą strukturą kierowali wspomniany już Tomasz P., pseudonim Dragon, Adam S., pseudonim Staszyn oraz Sebastian Eś, pseudonim Buben. Co ciekawe, śledczy uznali obciążający grupę materiał dowodowy za tak mocny, że większość podejrzanych wypuszczono na wolność za poręczeniem majątkowym, obejmując ich zakazami opuszczania kraju i dozorami policyjnymi. Czerwiec 2017 znów przypomniał dość już odległe czasy, kiedy pseudokibice wszczynali awantury w centrach miast i bili się z policją. 4 czerwca w Białymstoku Jagiellonia podejmowała drużynę Lecha Poznań. Mecz zakończył się remisem 2-2, a Jagiellonia zdobyła tytuł wicemistrza Polski. Przed i po spotkaniu kibole dawali powody do zainteresowania funkcjonariuszom policji. Najpierw wpadło 4 mężczyzn z Poznania, którzy do Białegostoku wwieźli race świetlne, pałki teleskopowe, miotacze gazu pieprzowego oraz petardy. Potem zatrzymano 2 innych kibiców, z których jeden miał do odbycia karę pozbawienia wolności, a drugi posiadał przy sobie marihuanę. W końcu w nocy, kiedy w centrum Białegostoku kibice świętowali sukces Jagiellonii, doszło między nimi do przepychanek. Gdy na miejscu pojawiła się policja, pijani pseudokibice zaatakowali funkcjonariuszy kuflami od piwa, krzesłami czy stolikami z jednego z lokali. Kilku policjantów zostało rannych. Uszkodzeniu uległ radiowóz. Zatrzymano 7 osób. Niewiele później, bo w lipcu 2017 roku, zapadł wyrok w sprawie, w której na ławie oskarżonych zasiadał Sebastian Eś, pseudonim Buben. Ten sam, którego podejrzewano o kierowanie pseudokibicowskim gangiem Jagiellonii. W sprawie, w której orzeczenie wydał wówczas sąd, nie chodziło jednak o kiboli i neonazistów, a o kontakty płciowe z 14-latką. Funkcjonariusze dowiedzieli się jednak o tym z analizy rozmów telefonicznych podczas śledztwa przeciwko pseudokibicom. W nocy z 12 na 13 kwietnia 2014 roku podczas wieczoru kawalerskiego w Ełku Andrzeja D. pojawiło się kilka osób z Białegostoku. Mieli wynajęte pokoje w hotelu i zarezerwowany stolik w klubie. Już w drodze na miejsce spożywali alkohol. W klubie dosiadły się do nich dziewczyny. Jedną z nich zaprosili potem do hotelu, gdzie doszło do kontaktów płciowych. Okazało się, że dziewczyna miała 14 lat. Koledzy jakiś czas później
dość szeroko rozmawiali o tych wydarzeniach przez telefon. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Sprawę dwóch podejrzanych wyłączono do odrębnego postępowania, bo przyznali się oni do jeszcze innego zarzutu – posiadania marihuany. Pozostałą trójkę – Andrzeja D., Wojciecha T. oraz Sebastiana Eś, pseudonim Buben – sąd skazał na 2 lata pozbawienia wolności. Wyrok był nieprawomocny, a obrońcy zapowiadali apelację. Od samego początku twierdzili, że sprawa powinna zostać umorzona, bo 14-latka wyglądała na dużo starszą i oskarżeni nie wiedzieli, ile lat ma naprawdę. W lipcu 2019 roku w Białymstoku odbywał się Marsz Równości. Jednocześnie zorganizowano tam kontrmanifestację. Pojawił się na niej Tomasz P., pseudonim Dragon. Miał na sobie koszulkę z napisem Białystok przeciwko zboczeńcom. Głośno obrażał uczestników Marszu Równości, krzyczał też do policjantów. Co ciekawe, obok niego w kontrmanifestacji brali udział m.in. radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Podlaskim Sebastian Łukaszewicz czy pełniący obowiązki dyrektora gabinetu marszałka województwa podlaskiego Robert Jabłoński. W pewnym momencie Dragon zatrzymał manifestację, wziął megafon od Jabłońskiego i powiedział: do tyłu się cofnijcie. Początkowo Tomasz P. na późniejsze pytania dziennikarza TVN24.pl odpowiedział, że nie było go na kontrmanifestacji, aby ostatecznie odmówić komentarza. Prezes Stowarzyszenia Dzieci Białego Stoku, w którym angażował się Dragon, a które to stowarzyszenie organizowało kontrmanifestację, poinformował, że Tomasz P. podczas wydarzenia nie pełnił funkcji porządkowych. Sebastian Łukaszewicz i Robert Jabłoński nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy. Ostatecznie Tomasz P., pseudonim Dragon, usłyszał zarzuty i został ukarany mandatem za usiłowanie zablokowania Marszu Równości. W październiku 2020 roku środowiska kibicowskie Jagiellonii Białystok spotkały się pod tamtejszą bazyliką mniejszą. Mieli ze sobą transparent opowiadający się za obroną praw kobiet. Kobiety, jesteśmy z wami. Walczymy z pisiorami, nie tradycjami. W sieci wiele osób pisało potem słowa poparcia. Brawo, kibole. Wszystkie grupy kibicowskie w Polsce powinny brać z was przykład. W maju 2021 roku przed Sądem Okręgowym w Białymstoku rozpoczął się proces 46 osób oskarżonych o udział w latach 2009-2013 w pseudokibicowskiej zorganizowanej grupie przestępczej, która miała organizować ustawki, dopuszczać się pobić, czerpać korzyści z cudzego nierządu czy popierać faszyzm. Pojedyncze zarzuty dotyczyły też pozbawienia wolności czy wymuszeń. Zdaniem prokuratury przestępstwa te były popełniane w różnych składach osobowych, dlatego poszczególne osoby oskarżono o różne przestępstwa. Oskarżeni nie przyznawali się do winy. Część odmówiła składania wyjaśnień. Inni, jak dla przykładu Mateusz J., argumentowali, że w okresie, kiedy miał dopuszczać się zarzucanych mu przestępstw, nie jeździł już na mecze i nie uczestniczył w inicjatywach środowisk kibicowskich. Bartłomiej R. uważał, że prokuratura oskarża niewinnych ludzi, choć przyznał, że bywał z innymi oskarżonymi na meczach. Jednak o ustawkach słyszał tylko z mediów. Jeśli chodzi o bójki z kibolami innych drużyn piłkarskich, akt oskarżenia dotyczył m.in. starcia z pseudokibicami Legii Warszawa w stolicy z sierpnia 2011 roku, czy z fanatykami Piasta Gliwice z maja 2013 roku na jednej z tras w województwie łódzkim. W kwestii promowania faszyzmu przywołano zdarzenie z maja 2010 roku w Bydgoszczy, kiedy podczas finału Pucharu Polski między Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin kibole pierwszej z tych drużyn zrobili sobie inscenizowane zdjęcia, na których część z nich hajlowała. Marzec 2022 roku to natomiast koniec odwoławczego procesu, który toczył się przed białostockim sądem okręgowym wobec 7 pseudokibiców oskarżonych m.in. o napaść na funkcjonariuszy policji podczas starć z czerwca 2017 roku w centrum Białegostoku po zdobyciu przez Jagiellonię tytułu wicemistrza Polski. Pierwotnie sąd skazał oskarżonych na kary od 6 miesięcy do roku pozbawienia wolności, w większości w zawieszeniu,
i nawiązkę na rzecz najbardziej pokrzywdzonego funkcjonariusza, który uderzony w głowę podczas zajścia stracił przytomność. Apelacje po tych wyrokach złożyła prokuratura i obrońcy. Co ciekawe, obie strony chciały uchylenia kary nawiązki na rzecz policjanta, bo trudno ustalić, który z oskarżonych uderzył funkcjonariusza, jako że wszyscy kibice byli ubrani bardzo podobnie, a grupa liczyła kilkadziesiąt osób. Prokuratura zażądała kar 3 lat pozbawienia wolności dla wszystkich oskarżonych. Sąd ostatecznie zdecydował się na początku kwietnia 2022 roku o skazaniu 7 mężczyzn na kary od 6 miesięcy do roku więzienia w zawieszeniu. Miesiąc później, również przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, zakończył się natomiast proces odwoławczy dotyczący bójki z kibolami Piasta Gliwice, do której doszło w maju 2013 roku na drodze ekspresowej w miejscowości Podlas w województwie łódzkim. W marcu 2021 roku białostocki sąd rejonowy skazał wszystkich 16 oskarżonych na kary od 10 miesięcy do roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby od 2 do 3 lat. Apelowała część obrońców, ale i prokuratura, domagając się kar zdecydowanie surowszych i podania wyroku do publicznej wiadomości. Na początku czerwca 2022 roku sąd oddalił apelację prokuratury i obrony, utrzymując wyrok sądu pierwszej instancji w mocy. To wszystko na dziś. Jeśli zaciekawiła Was historia kiboli Jagiellonii Białystok i ich lidera Tomasza P., pseudonim Dragon, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani, a także naszych nowych kanałów Kryminalne Opowieści Świat i Kryminalne Opowieści Historia oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.